Ewangelii według świętego Jana. Judejczycy złapali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. On odezwał się do nich. Wiele dobrych czynów wyświadczyłem wam w imieniu Ojca. Za który z tych czynów mnie kamienujecie? Na to Judejczycy mu rzekli: nie kamienujemy ciebie za dobry czyn, lecz za bluźnierstwo. Za to właśnie, że ty, choć jesteś człowiekiem, za Boga siebie uważasz. Jezus odpowiedział im: czyż w waszym prawie nie jest napisane: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli bogami nazwano tych, do których zostało skierowane słowo Boga, a pisma nie można unieważnić, to dlaczego do mnie, którego poświęcił Ojciec i posłał na świat, wy mówicie: bluźnisz, gdy powiedziałem: jestem Synem Boga? Jeśli nie spełniam dzieł mojego Ojca, nie wierzcie mi. Lecz jeśli spełniam, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie tym dziełom, abyście dostrzegli i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Wtedy znowu usiłowali porwać go siłą, lecz on uszedł ich rękom. Udał się ponownie za Jordan, na to miejsce, gdzie wcześniej Jan udzielał chrztu. Tam pozostał. Wielu przybyło do niego i mówiło: Jan nie uczynił żadnego znaku, lecz wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Bardzo lubię ten fragment Ewangelii ze względu właśnie na to, że Pan Jezus tutaj przypomina słowa psalmu 82, gdzie rzeczywiście jest powiedziane o nas, że jesteśmy bogami. Tam jest jeszcze dodane: a umieramy jak ludzie. Bogami jesteście, a umieracie jak ludzie. Tam w psalmie z takim bólem jest to wypowiedziane, wyrażone, to zaskakujące stwierdzenie, że jesteśmy bogami. Myślę, że to jest taki fragment Ewangelii dość przemilczany. Nie wiem, nie sądzę, żeby świadomie, nie? Ale myślę, że trochę się tak boimy jakoś powtarzać, przytaczać ten fragment Ewangelii. Bogami jesteście. Jezus mówi o nas: bogami jesteście. Co to będzie, jak my teraz wszyscy zaczniemy sobie myśleć, że jesteśmy bogami? Ale taka jest prawda. Jest to w Ewangelii napisane. Ten fragment Ewangelii urzeka mnie nie tylko dlatego, że tam jest to zdanie o nas, że jesteśmy bogami. Przytoczone jest to zdanie, ale też dlatego, że ze względu na sposób argumentowania, na sposób, w jaki Pan Jezus broni prawdy o tym, że On słusznie mówi o sobie tak, jakby był Bogiem. Bo to o to chodziło, nie? Właśnie Judejczycy chcieli ukamienować Pana Jezusa za bluźnierstwo, które polegało na tym, że on mówił o sobie tak, jakby był Bogiem. I Pan Jezus zamiast argumentować to jakoś, nie wiem, teologicznie, czy na podstawie właśnie swoich czynów, biblijnie właśnie, nie? Ale na przykład, nie wiem, powołując się na jakieś proroctwa, nie wiem, Izajasza, czy kogoś tam, to nie. Pan Jezus powołuje się na ten psalm 82 i na te słowa, że o nas jest powiedziane, o wszystkich jest powiedziane: bogami jesteście. Czyli tak jakby znów Pan Jezus nie chciał tak jednoznacznie powiedzieć,
że jest Bogiem. Ale w tym fragmencie, jak ja czytam ten fragment, to tu jest dla mnie bardzo wyraźnie to wyartykułowane przez Pana Jezusa, że to, że On tak uroczyście i jednoznacznie nie ogłasza, że jest Bogiem, to wynika z tego, że On nie chce, żebyśmy postrzegali Go jako kogoś zupełnie innego od nas, całkowicie odmiennego. Były zresztą takie herezje, takie przekonania błędne się pojawiały w Kościele, że Jezus tak naprawdę nie był człowiekiem w ogóle. Tak, były takie przekonania, błędne herezje, że Jezus nie jest Bogiem i też takie, że nie jest człowiekiem, tylko Bogiem. I natomiast tak jak wszyscy wiemy, zapewne nie, wiara Kościoła jest taka, że Jezus jest i człowiekiem, i Bogiem. I właśnie ten fragment Ewangelii dla mnie jest przykładem, jak bardzo Panu Jezusowi zależało na tym, żebyśmy, uznając, że On jest Bogiem, ale żebyśmy przede wszystkim postrzegali Go jako człowieka. I żebyśmy zobaczyli, że On po to stał się człowiekiem, żebyśmy my stali się bogami. To powiedział święty Augustyn, zresztą nie on jeden, ale jest takie piękne kazanie wygłoszone w Boże Narodzenie przez niego, w którym on właśnie to stwierdza, przypomina. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Właśnie trochę się tego boimy. Oczywiście ten lęk przed tym nazwaniem siebie Bogiem, no on ma swoje uzasadnienie. Ale to uznanie, powiedzenie o sobie, że jestem Bogiem, jest niebezpieczne tylko wtedy, jeżeli ja będę chciał zastąpić Boga prawdziwego, jeżeli będę chciał wejść w Jego miejsce. Natomiast jeżeli my będziemy naśladować człowieczeństwo Jezusa, tak, to jakim On był człowiekiem, jeżeli będziemy naśladowali Jego stosunek do Ojca, do Boga Ojca, to na pewno nigdy nie wejdziemy w miejsce Boga. I będziemy mogli bez żadnego ryzyka, że nam to w jakikolwiek sposób zaszkodzi, będziemy mogli uznać, że sami jesteśmy bogami. Takie jest moje zdanie. Ja jestem co do tego święcie przekonany i myślę, że to właśnie miał na myśli Pan Jezus wtedy, kiedy poniekąd broniąc prawdy o tym, że On jest Bogiem, przypomniał, że w Piśmie Świętym, w Słowie Boga jest napisane, że my wszyscy jesteśmy bogami. Myślę, że o to właśnie Panu Jezusowi chodziło. I teraz tak może jeszcze dopowiem, jak ja rozumiem te słowa, że jestem Bogiem. Tak, ja uważam, że jestem Bogiem. Szerzej to wyjaśniam w takim cyklu, tam jest chyba 6 takich około 15-minutowych filmików w playliście na tymże samym kanale moim, Akademia Szczęśliwego Życia. Jest taki playlista zatytułowana Jestem Bogiem. I tam to wyjaśniam szerzej. Ale teraz krótko tylko powiem, że ja to rozumiem po prostu w ten sposób, że chociaż jestem człowiekiem, to jednak Bóg postanowił uczynić mnie tak
bliskim Jego, tak krewnym, co się realizuje poprzez to, że mogę spożywać Jego krew, że mogę wejść w komunię z Nim, że ta rzeczywistość, właśnie ta więź, ta jedność, którą Jezus przyszedł uczynić między Nim a nami, między Nim a mną, to jest coś tak autentycznego, tak prawdziwego, ta więź, ta jedność, że mogę śmiało nazwać siebie Bogiem. To jest trochę tak, jak są Państwo Kowalscy, rodzice, mąż, żona, mama, tata i mają dzieci. I dzieci też są Kowalscy. Wiadomo, dzieci są dziećmi. Ja jestem dzieckiem Boga. Ale dzieci mają tożsamość rodziców. Nie są rodzicami, ale mają ich tożsamość. Rodzice im jakby to udzielają, przydzielają to. Dostają po prostu dlatego, że od nich pochodzą. Każdy z nas pochodzi od Boga. I choć nigdy nikt z nas nie będzie, choćby nawet bardzo chciał, to nie będzie Bogiem tak w takim znaczeniu, w jakim Bóg jest Bogiem. Ten, który nie miał nigdy początku, od zawsze istnieje i który nadał początek wszystkiemu, co istnieje oprócz Niego, to jednak możemy. I moim zdaniem Pan Jezus tego chce, żebyśmy uznali, że jesteśmy bogami. Tak. Na koniec może opowiem taką historię. Kiedyś już pewnie ją przytaczałem. Otóż kiedyś taką bajkę. Lew polował i zobaczył stado owiec. Ale w momencie, kiedy zaczął przymierzać się, żeby tam tę którąś owcę upolować, zobaczył, że wśród tych owiec jest lew. Ale że ten lew się zachowuje tak jak owce. Je trawę tak jak owce i w ogóle beczy jak owce, wszystko tak jak owce. Ale jest lwem, no ewidentnie widać, że to jest lew. Ewidentnie jest lew, który jest przekonany, że jest owcą. No i zamiast polować jakąś owcę, to postanowił pogadać z tym lwem. No lew oczywiście będąc przekonanym, że jest owcą, więc przed lwem ucieka. No ale w końcu ten lew go dopada, ten przerażony błaga, nie zjadaj mnie, oszczędź mi życie. A lew mówi, dobrze, dobrze, chodź, coś ci pokażę. I poszli nad wodę, nad jezioro. Pokazał, powiedział, spójrz na swoje odbicie. Ten lew, który myślał, że jest owcą, patrzy. Potem patrzy na tego lwa, który na niego polował. Jeszcze raz patrzy na to odbicie w wodzie. I po chwili wydał potężny lwi ryk. W tym momencie stał się lwem. Myślę, że to właśnie Pan Jezus chce uczynić w naszym życiu. Chce nam przywrócić naszą tożsamość dziecka Bożego. I posuwa się, żeby to się stało w nas. Żebyśmy tę swoją tożsamość naprawdę odkryli i uznali, posuwa się tak daleko, że aż nazywa nas bogami. Nie stawiajmy więc mu oporu. Przyjmijmy tę naszą tożsamość dziecka Bożego, którą Pan Jezus nam uświadamia, którą przed nami odkrywa. Poczujmy się naprawdę bogami. Razem z Jezusem. Na pewno nam to nie zaszkodzi.